Witam serdecznie. Trzy pytania. Panie Borysie, o czym będzie ten film? Proszę Pani, gdybym opowiedział o czym będzie ten film, to by nikt na niego nie przyszedł. Następne. Ale to będzie komedia, melodramat, czy może sensacja? Co to jest? No, pistolet. To komedia to chyba raczej nie będzie. Rozumiem, czyli film sensacyjny. No pewnie, że tak. Ostatnie pytanie. Jest pan jednym z najsławniejszych aktorów w naszym kraju. Ma pan tysiące fanów. Czy to nie jest męczące? Nie. A mógłby pan coś więcej na ten temat powiedzieć? To już było czwarte pytanie. Skończyliśmy. Dziękuję. Mam jeszcze taką prywatną prośbę. Moja córka uwielbia pana. Czy mogłabym prosić o autograf dla niej? Nie daję autografów. Do widzenia. Borys, twoja mama dzwoniła. Nie mam czasu. Halo? Niestety Borys nie może teraz rozmawiać. Nie, nic się nie stało. Promuje nowy film i ma strasznie dużo pracy. Ale prosiłby panią serdecznie pozdrowić. Dobrze, jak tylko będzie mógł, to oddzwoni. Do widzenia. No co, ty jeszcze nie gotowy? Nigdzie nie idę. Ale stary, byliśmy umówieni. Wiem, ale potem. To na imprezie się wyluzujesz. Nie dzisiaj, jestem zmęczony. Dobra, jak co, to wiesz, gdzie jesteśmy. Wiem. Na razie, do zobaczenia w sobotę. W sobotę? No co, ty nie pamiętasz? O czym? Stary, w sobotę masz urodziny. A, no tak. O 20 imprezka u ciebie, tak? No, jasne. Siumasz. Otwarte! Cześć, Borys, musimy pogadać. Nie dzisiaj, jestem zmęczony. To naprawdę świetna propozycja. Zobaczysz, będziesz zadowolony. Proszę. Dzień, w którym umarł Chrystus? Co to jest? Scenariusz filmu. I to ma być ta świetna propozycja? Dokładnie. I kogo miałbym grać? Judasza? Jezusa. Żartujesz? Nie, chcę, żebyś zagrał Jezusa. Nie jestem święty. To ich nie interesuje. Nie chcę tego. Czemu? Bo nie. Przeczytaj umowę i zobacz, ile kasy ci proponują. Aż tyle? Nigdy nie miałam takiej stawki. Właśnie, przeczytaj scenariusz. Za tydzień muszę dać odpowiedź. Cześć. Cześć. Borys, twoja matka znowu dzwoniła. Od miesiąca próbuje się z tobą skontaktować. Zadzwoń do niej. Idź już. Ogród oliwny. Pojawia się Jezus. Po chwili wchodzą uczniowie. Jezus zostawia uczniów i idzie na bok. Modli się samotnie. Uczniowie zasypiają. Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola twoja. Wchodzi Judasz. Budzą się uczniowie. Witaj, nauczycielu. Przyjacielu, po coś przyszedł? Bez sensu. Halo, słuchaj, nie chcę tej roli, powiedziałam nie. Cześć. Podpisać. Borys, co to jest? Zostaw to. Dzień, w którym umarł Chrystus? Nowy film? Wow. Kogo będziesz grał? Judasza? Stawiam na Piłata. Dajcie spokój. Nie no, powiedz, Barabasza? Żołnierza? Jezusa.
Co w tym śmiesznego? Daj spokój. Ty jako Jezus? Uważasz, że nie dałbym rady? Borys, nie wygłupiaj się. No chyba, że to będzie komedia. Borys, to jest szczodowe. Koniec imprezy. O co ci chodzi? Idźcie już. Nie zgrywaj gwiazd. Zynocha! Dziedziniec arcykapłański. Przy ognisku widać służące z pałacu arcykapłana. Wchodzi Piotr. Ej, ty byłeś uczniem Galilejczyka, prawda? Nie wiem, co mówisz. Na pewno byłeś Jezusem Nazarejczykiem. Nie znam tego człowieka. Jesteś jednym z nich. Nie znam tego człowieka. Słychać pilnie koguta. Piotr patrzy do góry. Pojawia się Maryja. Podchodzi do Piotra. Piotrze, co z nim? Zaparłem się. Piotrze! Znasz tą kobietę? To jego matka, tego skazańca. Ładnie wychowałaś syna, nie wstyd ci? Może byś coś powiedziała? Marnie skończy twój syneczek. Dziedziniec pałacu Piłata. Żołnierz wprowadza Jezusa w zakrwawionej szacie. Naprawdę jesteś królem żydowskim? Tak, ja nim jestem. Którego chcecie, żebym wam uwolnił? Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem? Tłum krzyczy. Uwolnij Barabasza! Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Tłum krzyczy. Na krzyż z nim! Witaj, królu żydowski. A więc ty jesteś Synem Bożym? Czekaliśmy na ciebie, Mesjaszu. Hosanna synowi Dawida. Innych wybawił? Niech teraz samego siebie wybawi. Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Uzdrów mnie. No dalej, mam katar. Nie oglądaj się. Ale co oni mu robią? Widocznie zasłużył. Ale on płacze, mamo. Nie trzeba na to patrzeć. Jego to bardzo boli. Idziemy, nie chcę kłopotów. Nie. Weronika, Weronika! Halo, mamo? To ja, Borys. Przepraszam, że tak długo nie dzwoniłem. Jak się czujesz? Mogę do ciebie przyjechać? Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Szukam Borysa. Ja też. Muszę się z nim skontaktować. Ja ci nie pomogę. Chcę pogadać. Ja też, ale nie mogę. Czemu? Kazał mi odwołać wszystkie spotkania, nie odbiera moich telefonów. Moich też. Było u niego kilka razy, ale nie chciał otworzyć drzwi. Nie wiem, co mam robić. Mam wezwać policję, czy co? Może coś mi się stało? Jasne, a potem wszystkie media to opiszą. Chodzi ci tylko o jego karierę, tak? A tobie nie? Powiedz szczerze, przecież przyjaźnisz się z nim tylko dlatego, że jest sławny. Przestań! Ja, gdyby mi tyle nie płacił, dawno bym go zostawiła. Rozumiem. Borys, słuchaj, ja tak nie myślę, tak tylko powiedziałam. Nieważne, zresztą masz rację. Zadzwoń do nich i powiedz, że zagram Jezusa. Dobrze i przepraszam za to, co powiedziałam. Nie ma za co. Halo? Borys się zgodził. Tak, zagra. Dobrze, zaraz będę. Do zobaczenia. Thank you.
dobry. Witam. Trzy pytania? Ile pani chce? Chciałam spytać o pana najnowszy film. Dzień, w którym umarł Chrystus. Zagrał pan Jezusa. Była pani zaskoczona, prawda? Nie. Szczerze? Tak, nawet bardzo. Pan nie pasował do tej roli. Wiem. Dlaczego więc pan się zgodził? Sam nie wiem. Może dlatego, że nikt nie wierzył, że mógłbym to zrobić. Czy ta rola jakoś pana zmieniła? Chciałbym, żeby tak było. Czy mam przed sobą nowego Borysa? Chce pani dowodu? Co to jest? Autograf dla pani córki. Dziękuję.